Bardzo sprawiedliwy ten człowiek. Oh,
Thank you.
Thank you.
przypadnie mi jeszcze, ale na przykład każdą kwestię, żeby się zgodzić, to należy się zgodzić na pewno z opiniami, wieloma zresztą opiniami, nie tylko moim podejściem do tej kwestii, że procesy decyzyjne, które były centralizowane poza granicą, one istotnie zmieniały całą masę potrzeb, które wynikają właśnie z funkcjonowania kredytobiorców właśnie w Polsce, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych. Udomowienie, ja kiedyś na pytanie o definicję, uważam, że udomowienie należy w tym momencie potraktować jako pewne lepsze zrozumienie właśnie zarządów banków i właścicieli, co do potrzeb kredytobiorców, co do potrzeb właśnie tych wszystkich podmiotów, którym bank ma służyć. I w tym momencie bardzo ważne jest jakieś zaakcentowanie tego elementu właśnie służby. Wydaje się, jak obserwujemy ten okres transformacji ostatnich 25 lat, to wyraźnie widzimy, że właściciele banków zagranicznych, właściciele znacznie bardziej w większym stopniu współpracują, czy też przyczyniają się do, można powiedzieć, dobrobytu tych przedsiębiorstw, które pochodzą z rodzimego kraju. To jest pewnym sensie normalne, jak obserwujemy sposób funkcjonowania banków niemieckich współpracujących z firmami albo banków amerykańskich, tak można wymieniać jeszcze banków francuskich. To jest normalne. Szkoda, że myśmy tego, tych wniosków nie wyciągali wcześniej. Wydaje się, że w tym momencie ta jakość, czy też korzyści, można powiedzieć, wynikające z tego przeniesienia akcentów w procesach decyzyjnych, będą już zdecydowanie bardziej widziane. Wydaje mi się, że w krótkim okresie, nie musimy czekać przez rok czy dwa lata, natychmiast będą one zauważalne. A przy tym, jeśli chodzi o ten związek PZU PPS-a, to on dostarcza wiele synergii, to znaczy tworzy taką możliwość właśnie łączenia różnych ofert dotyczących właśnie produktów ubezpieczeniowych z produktów bankowych. To też jest ta niezwykle duża wartość dodana, której nie da się określić wymierzyć pieniędzy, ale na pewno ona będzie bardzo mocno procentować. A to udomowienie oznacza po prostu nacjonalizację, tego, że bank stoi za wspomnienia, że bank stoi po prostu państwową własnością. Kiedy, no cóż, gdzieś tam na horyzoncie mogą się pojawić politycy, którzy zaczną wprowadzać własne porządki w tej instytucji finansowej, nie musi pan tutaj takiego rynka. Odnosząc się do tego problemu, przedstawił przykład, panie redaktorze, na przykład PKO BP, nie tylko wiele dużych przedsiębiorstw, PKN Orlen, KGHM, gdzie mamy, przecież właśnie mieliśmy historycznie taką sytuację i mamy, można powiedzieć, to, co pan nazwał, pewne ryzyko zagrożenie właśnie pewnej ingerencji polityków. Niemniej jednak, jak patrzymy na pewne oceny, jeśli chodzi o jakość funkcjonowania, jakość usług dostarczanych przez PKO BP, to one są na najwyższym poziomie, więc tutaj ten czynnik absolutnie nie zaskoczył, czy też nie przyczynił się do tych potencjalnie negatywnych efektów. Można by powiedzieć jeszcze więcej, że w momencie kryzysu, kiedy masowo banki zachodnie, to znaczy te z kapitałem zachodnim w Polsce, redukowały akcję kredytową w stosunku do przedsiębiorstw, właśnie ten czas, przejął PKO BP. Nie, z racji pewnej podgórnej dyrektywy politycznej, to jest pewnie pracowanych przesłanek biznesu i one się opłacały. Panie profesorze, bank PKO S.A., o którym nie rozmawiamy, udomowiony bank, czy udomowiony bank PKO S.A., miał bardzo niewielki portfel kredytów pojedynczych na jakość kontrakt i to zresztą wynikało z przyczynników historycznych, sam bank nie udzielał kredytów bankom. Natomiast rok 2017-2016, ten rok, który się w tej chwili kończy, no jest takim rokiem pewnej pomysłu na to, żeby właśnie coś zrobić z tym konwo banka, który w Polsce, pan uczestniczył w pracach zespołu Kancelarii Prezydenta, która proponowała rozwiązania najróżniejsze. Proszę powiedzieć, skąd jest potrzebna taka pomysł, skąd jest rozmowa? Ja podchodzę do tego zagadnienia zdecydowanie inaczej. Nie możemy natłumaczyć z perspektywy pewnej relacji z frankowiczowaniem, pomocy frankowiczom, bo to jakby odwraca naszą uwagę od problemu zasadniczego. Otóż problem zasadniczy to jest właśnie taki. Dzisiaj kredytobiorcy nie są zabezpieczeni przed ryzykiem kursowym. A co to oznacza? Jeśli byłaby sytuacja taka, że kurs franka rośnie do 6, to według mojej szacunki około 40% portfela staje się niewypłacalny, czyli te portfele kredytobiorcy nie są w stanie obsługiwać właśnie tych kredytów. Z perspektywy kwoty to oznacza około 50 miliardów, czyli 50 miliardów natychmiast staje się kosztem w bankach, czyli w postaci rezerw. 50 miliardów, proszę Państwa, w stosunku do kosztów, w stosunku do zysku rocznego sektora bankowego, około 12 miliardów. To jest, można powiedzieć, poważny kryzys sektora bankowego, ale to nie jest najważniejsze. To będzie sytuacja, banki są ofiarą banki, ale w takiej sytuacji, proszę Państwa, ten koszt musi być pokryty z jakichś funduszy, z jakichś środków. W związku z tym, kto musi tutaj się pojawić, kto jest taki, że tak powiem, posiada takie zasoby finansowe, musi się pojawić państwo, a nie Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Proszę Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się, można powiedzieć, gwarantowaniem depozytów, tam jest 12 miliardów. W sytuacji takiej, o której mówię, funkcja czy rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego się kończy i nie ma możliwości, żeby temu sprostać. Dalej należy powiedzieć, że ten niezwykle duży kryzys sektora bankowego będzie prowadził natychmiast do kryzysu, poważnego kryzysu gospodarczego. Chciałem tutaj podać taką liczbę. W kryzysach gospodarczych straty, które są szacowane w oparciu o tego, co mieliśmy w historii w świecie, to jest około 30% PKB. W naszym wypadku w Polsce to jest około 600 miliardów, proszę Państwa. 600 miliardów cofa nas wiele lat wstecz, już nie mówiąc o niezwykle wielkiej destrukcji, jaka się pojawi właśnie w gospodarce. I to jest właśnie ten cel, na którym należy się skupić. Zresztą chciałem powiedzieć, że pan prezydent jednocześnie wiele razy akcentował to zagadnienie. Czyli, że tutaj jest to kwestia przede wszystkim zabezpieczenia się przed tym właśnie kryzysem, który w związku z tym pogrąża również i frankowiczów, i banki. I właśnie dlatego nie wolno nam cały czas zapominać o tym i wydaje się, że pewne takie trochę nastroje czy poczucie komfortu, że kredyty to są póki co obsługiwane, że nasz sektor jest mocny, uważam, nie uzasadnione. Zresztą, proszę Państwa, niedawno kurs franka wzrósł o tyle, że na przeciągłym kredycie kredytobiorca jego roczne zadłużenie wzrosło około 15 tysięcy złotych w ciągu tygodnia. A panie profesorze, frank za 6 złotych, no to jednak wydaje się dosyć atrakcyjne. Proszę Państwa, atrakcyjny wydarzył się również kryzys, który powstał w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Wtedy też byłem w Waszyngton i zaraz po kryzysie i były podobne, można powiedzieć, opinie. To jest niemożliwe. To jest właśnie zarządzanie ryzykiem, proszę Państwa. To nie jest jakieś tworzenie sobie poczucia, że to jest niemożliwe. My mamy się przygotować na taki scenariusz. I pytanie będzie takie właśnie, jeśli zdarzy się taka sytuacja, kto poniesie odpowiedzialność? Odpowiedzialność czy konsekwencje dotkną wszystkich w kwotach, o jakich już powiedziałem. I można by powiedzieć, że warto wyłożyć jakieś pieniądze na poziomie 20-30 miliardów, żeby przed tymi konsekwencjami się zabezpieczyć. No zobaczymy, co nadchodzący 2017 rok przyniesie rozwiązania, takie zdrowe rozwiązania, jeżeli chodzi o kredyty bankowe w Szwajcarii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Zbigniew Krzysiak z FGK, a Państwem żegnam się. Proszę, do tej chwili spokojnie.
Gracias.
podpisało się dokładnie na słowach 37 tysięcy osób, co przynajmniej z Polski Radio. Teraz więcej o 2020 roku.